Większość obowiązujących przepisów antykorupcyjnych nie weszłaby w życie bez udziału Najwyższej Izby Kontroli. Niemal każdy z nich poprzedzony był audytem i, w jego efekcie, odpowiednim wnioskiem NIK. Konkretnym przykładem działań Izby w walce z korupcją są zmiany w kodeksie karnym dotyczące złamania tzw. zmowy milczenia między korumpującym a korumpowanym. Nowe regulacje, które ułatwiły organom ścigania tropienie różnych form przekupstwa, weszły w życie dzięki staraniom jednego z byłych prezesów NIK, Janusza Wojciechowskiego. NIK przyczyniła się też do przyjęcia ustawy o zamówieniach publicznych. Wprowadzenie do niej zasady jawności zawieranych kontraktów nastąpiło również w rezultacie działań kontrolnych Izby. Za sprawą NIK wprowadzono tzw. ustawę kominową, ograniczającą nadmierne wynagrodzenia w spółkach państwowych. Przyjęto zasadę jawności oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy publicznych, a także zakaz sponsorowania policji przez prywatne podmioty. Kontrole NIK przyniosły także istotne zmiany dla zwykłych obywateli. Mowa na przykład o wprowadzeniu taryfikatora wysokości mandatów drogowych oraz zakazie mandatów gotówkowych. To także dzięki interwencji Izby istnieje możliwość zdawania egzaminu na prawo jazdy w obecności osób trzecich, a każde podejście do niego jest nagrywane.